Dzień dobry Państwu, Michał Murgrabia. Zapraszam do programu Komentarz Mediów Narodowych, w którym porozmawiamy o Powstaniu Warszawskim. Raz jeszcze wrócimy do tego konkretnego tematu, ale również porozmawiamy o naszych przyjaciółach, o Żydach i o tym, jak propaganda żydowska próbuje dobrać się do naszych pieniędzy. Naszym dzisiejszym gościem jest pani... Ewa Żołuska, którą Państwo już dobrze znacie. Dzień dobry Panie Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Niestety musimy jeszcze raz powrócić do tego tematu, do tematu relacji polsko-żydowskich. Temat, który już trochę wychodzi uszami, prawda, przelewa się. Niestety ludzi nam nie dają zapomnieć. Dokładnie tak, musimy do tego tematu wrócić raz jeszcze ze względu na pewne okoliczności. Zanim jednak przejdziemy do tego wątku, zaczniemy od powstania warszawskiego. Jak najbardziej. Tak? Poprosimy realizatora, aby. Puścił materiał przygotowany specjalnie na tę okoliczność, materiał, który pochodzi z innego kanału, ale pokażemy Państwu krótki fragment tego, jak wyglądała Warszawa po Powstaniu Warszawskim, abyście Państwo wiedzieli, jakie są realia. Jeżeli ktoś nie zna tych zdjęć, to będzie miał okazję się z nimi zapoznać. Pokazaliśmy naszym widzom te konkretne zdjęcia ze zburzonej Warszawy. Dlatego, Szanowni Państwo, że o powstaniu warszawskim powiedziano już tak wiele, że ja chciałam w niniejszym jeszcze zabrać głos i takie podsumowanie. W szczególności stanowczo chciałam się sprzeciwić głosom i krążącym opracowaniom i teoriom, jakoby powstanie warszawskie było zupełnie niepotrzebne było wręcz niepotrzebnym marnowaniem i przelewaniem polskiej krwi. Proszę Państwa, chcę to powiedzieć jasno i są na to też dokumenty źródłowe w postaci korespondencji pomiędzy wspomnianym już tu przeze mnie Rooseveltem, Churchillem i Stalinem. Otóż gdyby nie wybuchło powstanie warszawskie, a i tak by wybuchło, o czym za chwilę, bo ludzie już byli tak zdenerwowani, tak przygnieceni, to był przecież piąty rok okupacji, łapanki, rozstrzeliwania, wywożenia do obozów, wywłaszczania z mieszkań, Mordy na Polakach, odwetowe przecież za, za działania podziemia zbrojnego, które zwalczało okupanta. No ale Żydzi, nasi si przyjaciele twierdzą, że tylko oni ginęli. Otóż proszę Państwa, nieprawda. Powstanie i tak by wybuchło. Niemniej zmierzam do tego, że powstanie warszawskie było, gdyby nie powstanie warszawskie, proszę Państwa, Polski nie byłoby dzisiaj na mapie. Jak byśmy się wygrzebali z naszego obecnego stanu? Jak poszlibyśmy do przodu, gdybyśmy podzielili los Pribałtyki czy Ukrainy? Po prostu byłych republik bylibyśmy w ramach zysyryło się, bylibyśmy byłą republiką sowiecką, gdyby nie powstanie warszawskie. Przecież to jest takie proste. Stalin, ten bandior rozumiał tylko prawo zaciśniętej pięści. Nie mogliśmy już wtedy liczyć na naszych zachodnich najlepszych sojuszników spod białej gwiazdy, Churchill walczył. Ja wiem, że Państwo krytykujecie to, co ja mówię, ale to jest prawdą. Ja zaraz przejdę do szczegółów, nie miał niestety posłuchu. Zresztą oddziały generała Maczka były w tym czasie zablokowane, przypominam w Holandii, a oddziały brygada spadochronowa generała Sosabowskiego była schaltowana w Wielkiej Brytanii. Jedynymi, proszę państwa, żołnierzami niechcianymi, którzy ramię w ramię z powstańcami warszawskimi i z oddziałami NSZ brali udział w walkach w Powstaniu Warszawskim, to byli żołnierze Ludowego Wojska Polskiego, którzy sforsowali Wisłę, przedarli się, pozostawali pod dowództwem generała Zygmunta Brelinga. W sumie walczyło Około 3000 żołnierzy. Ale ja chcę jeszcze skończyć myśl i podkreślić, że gdyby nie ten zryw, to powstanie, nie byłoby Polski na mapie. Bardzo bym chciała, bo będziemy kontynuować dalej kwestie geopolityczne. Jeszcze raz stawiam pytanie otwarte do wszystkich państwa: cóż byśmy zrobili? Mamy, oczywiście nie mamy suwerenności zewnętrznej, nie mamy suwerenności wewnętrznej, ale proszę państwa, dopóki mamy hymn, dopóki mamy godło, flagę, formalnie przynajmniej państwowość. To mamy szansę. Dlaczego? Bo mocarstwa rosną, maleją, sytuacja na świecie geopolityczna jest płynna, nigdy nie jest stała. My po prostu musimy się zorganizować. Po to ja się również zdecydowałam tutaj na, na wizyty i na właśnie spotkania z państwem, żeby te pewne rzeczy przekazywać. My musimy zacząć wreszcie geopolitycznie grać. Proszę państwa, a jeżeli chodzi o naszych żydowskich przyjaciół, to być może państwo nie mają świadomości, że. W ciągu trzech dni 36 Dywizja Grenadierów SS Dirlewangera, Oskara Dirlewangera wymordowała na Woli 65 tysięcy Polaków. 65 tysięcy Polaków. Proszę Państwa rzeź na Woli to była największa w historiach, w dziejach II wojny światowej jednorazowa masakra ludności cywilnej. Tak a propos tego co tu Żydzi podnoszą, że tylko oni cierpieli. Proszę Państwa, chcę również powiedzieć, że w tej kompanii Lawangera ona była bardzo szczególna, ona składała się, liczyła 3680 żołnierzy, SS-manów, wszyscy jak jeden i byli to ni mniej, nie więcej, tylko psychopaci, zwyrodnialcy z wyrokami, zwolnieni z więzień, którzy już po prostu karę śmierci dostali niejednokrotnie lub do żywocia i dostali wybór, mogli legalnie i z lubieżnością zresztą jak było widać, z zamiłowaniem wielkim robić, no wyżynać po prostu wcześniej na Ukrainie wyrzynali, a potem przyszli do Warszawy. Proszę państwa, w ramach tych 3680 e, żołnierzy kompanii Dirlewangera, 2652 dokładnie to byli Niemcy, 240 cyganów, 400 Rosjan, 120 Ukraińców i 268 Żydów. Dobrze Państwo słyszą. Żydzi w mundurach SS w Powstaniu Warszawskim w ramach kompanii Dirlewangera, dywizji, przepraszam, Dirlewangera, mordowali Polaków w Powstaniu Warszawskim. I proszę Państwa, niczym nie odstawali od okrucieństwa, które już na Ukrainie sobie Ukraińcy przećwiczyli, jeżeli chodzi o, o mordowanie, o zadawanie śmierci z wyjątkowym okrucieństwem. Więc jeżeli chodzi o Dalej głosy, zwalczenie tej opinii, że Powstanie Warszawskie naraziło tylko Warszawę na zniszczenie. Nie, proszę Państwa. Już w roku 1940, przypominam fakt historyczny, Hitler zatwierdził tak zwany plan papsta, a właściwie obsesję papsta, który zakładał wyburzenie Warszawy do cna. To wyburzenie nastąpiło dopiero po wybuchu Powstania Warszawskiego w 85%. I przykładowo Zamek Warszawski, Zamek Królewski miał być wyburzony i na jego miejsce miała powstać hala ludowa, zgodnie z tym założeniem papst'a. Kolumna Zygmunta miała być wysadzona w powietrze, na jej miejsce miał powstać pomnik Germanii. Ludność miała zostać wywieziona, eksterminowana do obozów śmierci, do, na roboty przymusowe. Jedynie... Gniewo, pani się nie gniewa, mam pytanie od tak? widza. Ono dotyczy tak? stricte tego, o czym pani mówi. Skąd te dokładne liczby? Czy one pochodzą z jakiegoś opracowania? Jakie jest źródło tych informacji? Jakie jest źródło tych informacji? Proszę Państwa, opracowałam to, to są moje notatki, które mam ze sobą, ale to są notatki, ja Państwu powiem następnym razem dokładnie. To są wszystko opracowania historyczne. Między innymi bazowałam na opracowaniach pana Leszka Żebrowskiego, bardzo dużo mówiąc o tych sprawach. Więc jest to jedno z opracowań pana Leszka Żebrowskiego. Tak, co na autorytet w tej konkretnej dziedzinie? Tak, tak, Muszę tak, się zgodzić. Bo ja nie jestem historykiem z wykształcenia. Ja jestem prawnikiem. Ja tylko państwu przypominam fakty i uporządkowuję, staram się, powszechnie znane. Mnie interesuje geopolityka, ale te wydarzenia z przeszłości, o których mówimy, one proszę Państwa wprost mają przełożenie. Ja zaraz do tego przejdę. Chcę również zwrócić uwagę i polecić Państwu do odsłuchania kilkudziesięciominutowy materiał pod tytułem Najstarszy Żyjący Powstaniec Warszawski. Miał 30 lat, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie. Mianowicie pułkownik Kazimierz Klimczak, pseudonim Szron, walczył na ochocie, później na woli. I również kolejny materiał, powstanie warszawskie. Nawet ona nie wierzy, że to przeżyła. Co powstańcy chcieliby przekazać dzisiejszej młodzieży? Proszę Państwa, powstanie wybuchłoby tak czy inaczej, bo ludzie byli już tak zmaltretowani, tak przyduszeni, że woleli no, umrzeć na stojąco niż żyć dalej na kolanach, ale mieć chociaż chwilę tej wolności. I to jest zupełnie zrozumiałe. O planie papsta już Państwu powiedziałam. Jedynie uprzedzę pytanie, bo na pewno Państwo zapytacie, dlaczego wobec tego Niemcy nie zaczęli planu PAPSTA realizować w 1940 roku, a tylko po wybuchu powstania? A dlatego że im na frontach, które sami otworzyli m.in. czerwiec 1941 przeciwko Stalinowi, złamali własny pakt Ribbentrop-Mołotow, napadli na Związek Radziecki, i to był początek końca Rzeszy Niemieckiej, zaczęli na tych frontach, no nie, nie posuwali się tak do przodu, jak to sobie zaplanowali, i zwyczajnie Niemcy nie mieli w 1941, 1942, 1943 roku aż do powstania na tyle ludzi, na tyle środków, żeby wyburzyć Warszawę. Warszawa została wyburzona w powstaniu. Jak to się odbywało? Sprowadzili ogromne działo Thor 600 mm. Proszę państwa, 600 mm I to się na Proszę realizatora, aby w międzyczasie jak będzie pani o tym opowiadać, aby państwo mogli się zapoznać z tym tymi właśnie. Tymi. Ogromne działo. Tak, ogromne działo samobieżne, większe, proszę państwa, to były tylko słynne działa na Warony. Tak to wyglądało. Między innymi właśnie ten Thor trafił w budynek Prudentialu w Warszawie. Wyburzał poszczególne największe gmachy i obiekty. To, czego nie wyburzyli Niemcy nawałnicą artyleryjską, to szli saperzy niemieccy, to mówią ci właśnie świadkowie, którzy jeszcze żyją, którzy walczyli w powstaniu. I proszę Państwa, wiercili dziury w ścianach, podkładali ładunki wybuchowe, no a za nimi szli żołnierze z miotaczami ognia i dokańczali dzieła. Tak została zniszczona Warszawa w 85%. A teraz jeśli chodzi o odbudowę Warszawy już po zakończeniu wojny znowu niestety nie uciekniemy od wątku żydowskiego no choćby proszę państwa jest chciała. właśnie z podpalania kamienicy o. ja tych zdjęć nazwę więcej ale wybrałem to ponieważ myślę, że jedno takie wstrząsające wystarczy bo ten temat dla niektórych starszych ludzi również może być bardzo bardzo trudny. Dokładnie dalej, tak. Proszę państwa, 14 lutego 1945 roku utworzono Biuro odbudowy stolicy, instytucję centralną rządową komunistyczną oczywiście, która miała zajmować się podnoszeniem zniszczonej Warszawy z ruin. Na czele tego, tego biura odbudowy stolicy stanął Roman Dmowski, przedwojenny warszawski architekt. Jego zastępcą został Józef Sigain, szara eminencja tej instytucji. To Sigain, proszę państwa, tak naprawdę był szefem. On sterował wszystkim stylnego siedzenia. Ten Piotrowski to był taki no, na fasadzie jedynie. I oczywiście Sigalin, jak nazwisko wskazuje, był Żydem, był pochodzenia żydowskiego, wojnę spędził w Związku Radzieckim, a do Warszawy powrócił w 1945 roku w stopniu majora wojska polskiego. Bardzo ładnie. Pan Sigalin i jego grupa, bo to trzeba powiedzieć, że w ramach tego biura odbudowy stolicy zwalczały się dwie frakcje, zwalczały się niedobitki inteligencji architektów polskich, którzy przetrwali polski Holokaust, m.in. w Powstaniu Warszawskim biuro zatrudniało w sumie półtora tysiąca ludzi. Ta polska frakcja dążyła do odbudowy stolicy i zabytków, do restytucji historycznej tkanki miasta. Natomiast ta część przeciwna się temu sprzeciwiała i zamierzała wyburzyć i proszę państwa wyburzyli. Biuro odbudowy stolicy wyburzyło bardzo znaczne fragmenty miasta, te 15%, które ocalało, których Niemcy nie zdołały zniszczyć, wyburzyło właśnie biuro odbudowy stolicy, na czele z Józefem Sigalinem, Żydem, dodajmy, który przyjechał na czołgach ruskich do Warszawy, do Polski. A wyburzyli mianowicie już pani bardzo. Ja pytanie, które było od widza. Jaki związek właśnie ma zburzona, zniszczona Warszawa z Żydami? Raz, że. No już w, mówię, W oddziałach byli Żydzi. Tak, Dwa, tak. właśnie ten y, człowiek, o którym pani teraz Od spójna. początku o tym mówię. <grych> Jaki związek? Konkretnymi nazwiskami. Taki związek, jak to tu pani szydło kształcona w Departamencie Amerykańskim stanu wielokrotnie, i w tym jeszcze to zwłaszcza jest dla mnie niebywałe, na forum i w siedzibie radia Maria nam opowiada, że razem budowaliśmy nasze państwo. Żydzi i Polacy, no to proszę, jak budowaliśmy, mówię Państwu, Sigalin zadecydował, że te 15% niezniszczone w powstaniu przez Niemców widzieliśmy wszyscy, jak to wygląda a były to przede wszystkim bardzo wartościowe obiekty, kamienice, proszę Państwa, secesyjne, eklektyczne i zostały wyburzone właśnie na polecenie pana Sigalina. Bardzo duże kwartały, a na ich miejsce no, zadekretowano socrealizm i wznoszono takie, takie po prostu leni grady, jak we wszystkich polskich miastach, to również i w Warszawie to widzimy. Niemniej, proszę Państwa, wysiłkiem i staraniem tej części, właśnie składu Komitetu Biura Odbudowy Stolicy, która stanowi tkankę polską, doprowadzono do odbudowy naszej stolicy. Ja pamiętam, że jeszcze, proszę Państwa, jak byłam dzieciakiem, to rodzice moi, no to za komuny było jeszcze. Wszyscy obowiązkowo musieli opłacać takie cegiełki, na odbudowę Warszawy. To było przez długie lata. To było przez długie lata. My odbudowaliśmy te ruiny. My, Polacy, którzy tu żyjemy. My, również Żydzi polscy uczciwi, o których już mówiłam, którzy tu żyjemy. A tu przychodzi do nas w zasadzie nie wiadomo kto i żąda nie wiadomo czego. 300 miliardów dolarów. Jeszcze zaraz też o tym powiem. Skończę wątek odbudowy Warszawy. Ale ktoś mógłby powiedzieć, ja oczywiście nie zgadzałbym się z takim stanowiskiem, że być może również Żydzi uczestniczyli w odbudowie Warszawy. Sądzę, że ci, którzy uczestniczyli, to tu zostali, bo chyba nie było tak, że odbudowywali i wyjechali, nic mi o tym nie wiadomo, żeby ci solidni Żydzi, a mówiłam już Państwu, państwo też niektórzy widzowie oponowali, że nie można wszystkich stawiać pod jedną kreską, bo są tacy Żydzi jak pan profesor Norman Filkenstein, bo są taki, tacy Żydzi jak pani Anna Ciałowicz, wspaniała, mądra, odważna, która nie boi się mówić jak jest, która zanegowała kłamstwo rabina Szudricha, jeśli chodzi o. Rzekomy, nieprawdziwy zakaz religijny ekshumacji w Wiedwabnym. A na marginesie, proszę Państwa, dobra zmiana pod egidą Pana Ziobry na polecenie Towarzyszy Amerykańskich. Bardzo Państwu dziękuję w ogóle za obecność. Cieszymy się bardzo, że no tak licznie przed wyborami tu nas Państwo właśnie nawiedzają, ale wypadłam z wątku, wrócę. UNESCO w 1980 roku wpisało naszą warszawską starówkę, odbudowaną przez uczciwych Polaków, przez uczciwych Żydów, przez moich rodziców również, proszę Państwa na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W 1911 roku akta, y, akta Biura Odbudowy Stolicy wraz z archiwaliami innych krajów wpisano na listę Pamięć Świata prowadzoną przez UNESCO. A jeżeli już mówimy tu o Związkach Żydów, bo państwo pytali, pan redaktor zadawał mi pytanie, to ja odpowiem pytaniem na pytanie. Kiedy Żydzi zapłacą nam, Polakom, chociażby za mord na, na rzeź woli, w której brali udział w ramach kompanii Dirlewanger, to jest niebywałe, zwyrodnialcy z wyrokami, których Hitler chciał się pozbyć i dał im tylko alternatywę. Pójdziecie dalej wyżynać i mordować. 65 tysięcy w ciągu trzech dni. Ja powtarzam. Największa cywilna jednorazowa masakra ludności w czasie II wojny światowej. Niechlubny, bardzo niepobity rekord. To, jeżeli chodzi o powstanie warszawskie i jeszcze tu postawię kropkę nad i. Proszę państwa, proszę nie ulegać tutaj. Podpowiedzią, że powstanie warszawskie było niepotrzebne. Gdyby powstania nie było, to ja jeszcze raz powtarzam, bylibyśmy dzisiaj republiką z się tak jest, Pribałtyka pri była, jest Ukraina, widzimy jakie stabilne państwa, no jednak nie ma porównania między nami a Ukrainą, mimo wszystko już jest praktycznie rozbiór Ukrainy. A na marginesie, proszę państwa. Ktoś napisał do pani, że do SS nie przyjmowano obcokrajowców? Przyjmowano? Jak się okazuje, przyjmowano. Ja jeszcze raz powtórzę. Właśnie, jaki był skład SS? To była kompania SS, proszę Państwa, nie kompania, dywizja, dywizja, proszę mi wybaczyć, jestem kobietą w wojsku, nie byłam, zapisałam to dokładnie. Powtarzam, 36. Dywizja Grenadierów SS Oskara Dirlewangera wymordowała na woli 65 tysięcy Polaków. Łącznie liczyła 3680 osób, wszyscy w mundurach SS, to kto to był, jak nie SS? W tym Niemcy, najliczniejsi, Cyganie, Rosjanie, Ukraińcy i Żydzi. Także myślę, że ten wątek już y, mamy y, omówiony. Przejdźmy do y, tego właśnie zdjęcia, na którym widać y, pocisk, który uderzył w Prudencja. Chciałam jeszcze, panie redaktorze, bo mi ucieknie myśl, proszę pozwolić, zaraz przejdziemy do Prudentjalu. Bardzo ważna rzecz. Proszę państwa, a propos tej Ukrainy, która obecnie jest rozbierana pomiędzy dwa mocarstwa Rosję i Stany Zjednoczone. Ja przypomnę, że w tym roku. Pan John Bolton, pełniący doradcę, będący doradcą do spraw bezpieczeństwa pana prezydenta Trumpa, no wysypał się publicznie, zwracając się do Rosji. To, co państwu mówiłam, że trzeba śledzić oficjalne rządowe witryny amerykańskie, ponieważ nawet Najbardziej zahartowanym w bojach, najbardziej doświadczonym rutyniarzom zdarzają się wpadki, po prostu, powiedzą coś, czego mówić nie powinni. I pan Bolton powiedział wprost do Rosjan przy okazji awantury w Wenezueli: Wynoście się stąd, tu jest nasza półkula. Kto o tym zdecydował, czyja półkula jest czyja, I że to akurat jest półkula tych, a to jest półkula tych? Nie mówiąc już o tym, proszę państwa, od razu to powiem, póki znowu nie zapomnę, że Amerykanie z Rosjanami współpracują nie tylko w Syrii, teraz jak widzimy w cieśninie Ormus, ale współpracują również, eksportują i importują nawzajem. Proszę Państwa, Rosja jest światowym potentatem, jeżeli chodzi o eksport technologii i budowy elektrowni jądrowych. Buduje w całej Azji, w caluteńkiej. I także na Węgrzech. A przecież o Orbanie nie można powiedzieć, że jest ruskim agentem lub że nie jest w stanie prowadzić niezależnej polityki. I także Rosja eksportuje i towarzysze amerykańscy to kupują silniki rakietowe. Proszę Państwa, amerykańskie challengery i promy kosmiczne latają na ruskich silnikach. No i oczywiście surowce, więc a my oczywiście z Rosją z niewiadomych powodów nie jesteśmy w stanie mieć normalnych stosunków, ciągle się tu pan Ciaputowicz zagrożony czuje, to on to się akurat ciągle czuje wszystkim zagrożony, on ma taki charakter, a to jest co innego. A pani Szydło szkolona przez amerykański departament stanu opowiada nam jak Polacy i Żydzi budowali razem Polskę, to jak budowali to tu państwu przytoczyłam, tak biuro odbudowy stolicy. I ten żyd jeszcze raz go tutaj przytoczę. Sekunda, znajdę to. Niech się nazwisko utrwali. Niech się nazwisko utrwali. Gdzie ja to ja, mam? Ja już, już, już. Józef Sigali. Proszę bardzo. Józef Ciganie, proszę państwa, proszę panie redaktorze. Chciałem podziękować panu Arkadiuszowi Olszewskiemu za to, że do nas dołączył. To jest twórca filmów animowanych. Teraz powstaje też film Semper Fidelis, Bitwa o Lwów, który objęliśmy swoim patronatem i to właśnie w tym studiu nagrywane są głosy do tego filmu i przeczytam jego komentarz. Może będzie się chciała pani do niego jakoś odnieść. Dirle Wanger, chory psychopata, nawet diabeł go nie chciał. Postrzelony kilkanaście razy, w tym w głowę. Tu jest napisane dosłownie w web Nie chciał umrzeć. Taka jest prawda. Sam Dirlewanger Lewanger też miał wyrok śmierci w Rzeszy. Za mordy, proszę Państwa. Tak jak Pan Redaktor powiedział, to byli psychopaci, którzy mordowali no, z lubieżnością i... No tak jak robili to upowcy na Ukrainie, tak? Sam mord nie był ich celem. Ich celem było zadanie maksymalnego cierpienia przed śmiercią. To jest dla nas niewyobrażalne. A jeśli chodzi o obecną Ukrainę, proszę państwa, gdyby nie obecna, gdyby nie powstanie warszawskie bylibyśmy dzisiaj w sytuacji Ukrainy. I chcę tylko nadmienić, że nasi najlepsi sojusznicy i obrońcy spod białej gwiazdy, proszę Państwa. Zaraz przejdę do roszczeń żydowskich. Czy wiedzą Państwo, co to jest Pułk Azow? Jest to słynny Pułk Azow ukraiński. Otóż proszę sobie zobaczyć, co jest logiem Pułku Azow. Proszę Państwa, swastyka jest logiem Pułku Azow. Taka leciutko przekrzywiona, ale liderzy, tej, liderzy Pułku Azow, jak wpiszecie Państwo w Google liderzy Pułku Azow, fotografują się ze swastyką, to tam już czarno na białym, na ukraińskiej fladze banderowskiej, czarno-czerwonej liderzy pułku Azow fotografują się publicznie w internecie, jest to ze swastyką. Natomiast proszę państwa, marsz w współczesnej armii ukraińskiej, tego pułku Azow, to jest nie mniej, nie więcej tylko hymn organizacji ukraińców, yy, yy, nacjonalistów ukraińskich. Ja nie, bo przepraszam, ale tu jest zaczepka pod moim adresem, że jestem Żydem, widać to po moim pysku i nie mnie przejął w starciu z panią przecież ja sam panią zaprosiłem. No tak. Więc, e, żałosna reakcja, za, żałosne zachowanie na czacie, ale pozwolę sobie skrytykować tego e, osobnika, tą, tego człowieka i jeszcze raz polecam państwu kanał Arkadusza Olszewskiego, na którym powstają animowane filmy historyczne. E, proszę kontynuować. A ja wobec tego pozwolę sobie polecić państwu stronę Ruchu Narodowego kampania2019.pl, wszystko małymi literami w ciągu kampania2019.pl. Proszę Państwa, rozważyłam Państwa głosy i zdecydowałam się kandydować do Sejmu. Na tej liście kampania2019.pl znajdują się listy. Bardzo proszę wszystkich Państwa o podpisywanie poparcia, żebyśmy mogli wystartować w wyborach, między innymi ja i wszyscy członkowie Ruchu Narodowego i Konfederacji. Od narzekania nic się nie poprawi. Bardzo proszę przesyłać to do koordynatora pana Pawła Usiądek, do Ruchu Narodowego. Bo, no tak jak mówię, trzeba po prostu podjąć działania, muszą do polityki wejść ludzie młodzi. Ja jestem jeszcze takim rocznikiem, proszę Państwa, że na mnie nikteczki żadnej nie ma, jedynie żydowskie Jaczejki piszą na mnie skargi, ale to tym bardziej świadczy o mojej uczciwości, bo już taka skarga do okręgowej izby na mnie wpłynęła. O antysemityzm i o kłamstwo oświęcimskie, a jakże jak najbardziej, ale nie warto tracić czasu na omawianie, poradzimy sobie z tym. Proszę Państwa, chcę teraz wrócić jeszcze do historii, do II wojny światowej i do wątków żydowskich, bardzo tutaj właśnie istotnych. Jak się kształtował obecny porządek świata? Bo to jest bardzo ważne. Jedną sekundę znajdę, gdzie to mam. Potem będę też chciałaby odniosła się do Pani mam. do. Tytułu, bo w tytule mamy napisane Brauno rozbraja bombę. Chciałbym, o, aby właśnie. Widzowie Proszę widzowie wiedzieli o co chodzi. O, dziękuję panie redaktorze, bo już by mi to uciekło. Bardzo pozdrawiamy Komara z Chicago. Bardzo gorąco obydwoje. Pana Bogdana Choroszowskiego, który jest założycielem i fundatorem dla narodu polskiego. Wystawy o Powstaniu Warszawskim, autorstwa yy, właśnie zdjęć yy, Sylwestra Brauna pseudonim Chris. Są to unikatowe zdjęcia. Między innymi, to co pan redaktor pytał, pan Braun uchwycił uderzenie tym torem, tym ogromnym pociskiem, tą grubą bertą, Prawie największego? Prawie największego, kalibru. tak, właśnie w budynek Prudentialu. Wystawa ta mieści się w Krakowie, w Muzeum Armii Krajowej imienia generała Fildorfa. Niestety, proszę państwa, w piwnicy zaraz ta kurzem i być może jeszcze wilgocią. I cóż, proszę Państwa, pan Duda, który jest uprzejmy zajmować stanowisko obecnie prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Nie dotrzymał słowa wobec obywateli, nie dotrzymał przyrzeczeń publicznych. Przypominam, Duda Pomoc nawet nie ruszyło. Ja tam dzwoniłam, telefonów nie odbierali, tam chyba nikogo nie no było. Propagandowo w... to jest rozwiązane bardzo sprawnie. Propagandowo prawda, no. bardzo sprawnie. Po drugie, pan Duda nie dotrzymał słowa, nie pomógł, proszę państwa, frankowiczom. Ja na temat frankowiczów i ich sytuacji prawnej to chyba zdecyduję się na odrębny program i po prostu przytoczę państwu przepisy. Chcę tylko na razie powiedzieć w skrócie, jako prawnik, że nawet bez żadnych zmian legislacyjnych, w oparciu o obecne przepisy Konstytucji, prezydent Polski niewiele może, ale może wydawać rozporządzenia i zarządzenia, które są aktami wykonawczymi. Gdyby pan Duda był uprzejmy dotrzymać słowa i wydał takie rozporządzenie wykonawcze, to w powiązaniu z artykułem, bodajże 69, nie pamiętam teraz, bo nie brałam, a chyba tak. Mam ze trzy takie sprawy właśnie o kredyty frankowe w tej chwili. Gdyby pan Duda był uprzejmy dotrzymać słowa i wydał zarządzenie wykonawcze, to sąd byłby związany, proszę państwa, ustawą zwykłą Prawo Bankowe, które mówi co, przez co rozumiemy czynności bankowe i co rozumiemy za pożyczki i kredyty bankowe. To co zrobiono z Frankowiczami nijak nie mieści się w dyspozycji ustawy. Ja nie będę teraz wchodzić w szczegóły, bo chciałabym konkretnie nie mam ustawy przed nosem, nadmieniam. Ale ten Akt wykonawczy, gdyby pan prezydent Duda był uczciwy wobec swoich obywateli, on związałby sądy, proszę państwa. Musieliby w orzekaniu brać to pod uwagę, nawet gdyby niekorzystnie dla obywateli orzekali, to musieli o tacy sędziowie, jak, którzy doprowadzili do upadłości stoczni, na przykład. O czym rozmawialiśmy? O czym rozmawialiśmy? Podczepię w tym miejscu podpowiedź dla naszych widzów, aby wiedzieli, aby im było łatwiej znaleźć materiał. Tak jest. Proszę Państwa, gdyby pan Duda dotrzymał słowa i gdyby rzeczywiście takie, taki akt podwykonawczy no, był łaskaw wydać, bez żadnych zmian legislacyjnych w oparciu o to prawo, które PIS zastał obejmując władzę w 2015 roku, to byłaby to kolejna poprzeczka dla sądów, które musiałyby w jakiś sposób w uzasadnieniu wyroku pokonać. Ale do tego dojdziemy, proszę Państwa. I cóż, pan Duda nie dotrzymuje ani przyrzeczeń publicznych. Powiedziałam, Duda pomoc, fiasko, pomoc dla Frankowiczów. Fiasko, kłamstwo po prostu, tak? I jak widzimy na przykładzie tutaj pana Bogdana Choroszowskiego, pseudonim Komar, powstańca warszawskiego, proszę państwa, polonusa naszego z Chicago, który nas ogląda i również wspiera razem z panem Bogdanem, z panem Jeśmanem, robią z panem inżynierem Jeśmanem, no robią co mogą, żeby zatrzymać, odwrócić ten miecz wiszący nad Polską. Otóż pan Bogdan był w Polsce i swego czasu Duda, ja, ja osobiście, osobiście mi to opowiadał pan Bogdan Choroszowski, bo mamy kontakt bezpośredni. Duda był jeszcze wówczas kandydatem na prezydenta, spotkali się. Pan Choroszowski pokazał Dudzie tą wystawę i Duda obiecał, że ta wystawa nie będzie pokrywała się kurzem i pleśnią w piwnicy. Fundatorem jest pan Bogdan. Dał to dla narodu. Nie proszę państwa, to zalega w piwnicy. Ale Engelking dostaje dofinansowanie, Leo Ciak dostaje dofinansowanie, który co opowiada publicznie na konferencji paryskiej? Przypomnę, panie redaktorze, że on już nie może słuchać tej retoryki, jak Polacy ratowali Żydów, bo przecież przede wszystkim mordowali. No tak to wygląda. Takich ludzi niestety mamy. Chyba pan ambasador Weiss, z tego co pamiętam, kiedyś powiedział, że e, polski rząd na emigracji nawet mordował, mordował e, Żydów. O, dobrze, że pan zahaczył Weissa. To ja tu jeszcze, proszę państwa, jeden istotny wątek a propos naszych żydowskich przyjaciół trzy cezury czasowe. To mi uciekło, zaraz do tego dojdę. Jedną chwileczkę. Mam tutaj te materiały już dla państwa zaznaczone. Proszę państwa, już wspomniany e, przez nas tutaj, pierwszy premier Izraela, Dawid Ben Gurion, to był polski Żyd. A więc jako polski Żyd wiedział, co mówi i do kogo. Jak powstał Izrael w 1948 roku i przyjechali do niego Żydzi z Polski między innymi, tak? budować ten, ten, no zasiedlić ten kawałek pustyni. Jak powitał ich Ben-Gurion, jakimi słowami? Powiedział, nie byłoby was tutaj, gdybyście nie byli największymi spośród wszystkich łajdaków. Nikt nie zaprotestował i nikt nie zarzucił mu antysemityzmu. Powtarzam, to był polski Żyd. A wspomniany pan Szewach Weiss w wywiadzie publicznym, który na ostatnim spotkaniu przed przerwą wakacyjną przytoczyłam państwu, przeczytałam, odczytałam, żeby nam nikt nie zarzucił, publicznie udzielony przez pana Weissa w gazecie tej żydowskiej. tak? No więc już w ogóle nie można tu mówić, bo pan Weiss, Żyd, dla Gazety Żydowskiej udziela wywiadu. No to jaki antysemityzm? Ja to tylko przytaczam. To, to już nie wolno wywiadów publicznie udzielonych, przytaczać. Absurd, proszę państwa. I co pan Weiss powiedział? Potwierdził że połowa polskiego Knesetu mówiła po polsku. Więc widzimy, jak to się wszystko po prostu układa, tak? Ja bym chciał jeszcze uzupełnić to, o czym już trochę powiedzieliśmy, o tym rozbrojeniu bomby przez pana Sylwestra Brauna, pseudonim Chris. Mamy też zdjęcia z tym człowiekiem, które nam pani przesłała. Widać, jak próbuje rozbroić tę bombę, ten nie wypał. Prosiłbym coś więcej. Ja to nie był Sylwester Brown, przepraszam, panie dyrektorze. To redaktor. proszę sprostować. Tak, to był pan Braun, wszedł do pomieszczenia, to było, zdaje się, w Adrii na dancingu, gdzie utkwiła bomba, nie wybuchł w podłodze. Przed z aparatem fotograficznym, to był inżynier z wykształcenia, pan Braun, już nie żyje, ale również zawodowo. Tak, o właśnie, również zawodowo zajmował się y, fotografią i miał atelier fotograficzne w Warszawie, pan Braun. I właśnie zobaczył człowieka, który bez ceregieli wali młotkiem w ten niewybuch, y, który utkwił w tej. No i zrobił zdjęcie. Taka, Taka jest historia tego zdjęcia. Ale ja jeszcze wrócę i zakończę y, o Dawidzie Ben-Gurionie. Proszę Państwa, więc pierwsza cezura czasowa. Jakimi słowami Ben-Gurion powitał Żydów? Przypominam Ben Gurion polski Żyd, a pan Szebach Weiss w publicznym wywiadzie udzielonym dla Gazety Wyborczej potwierdził, że połowa pierwszego knesetu mówiła po polsku. Proszę Państwa, druga cezura czasowa, bardzo istotna, to jest układ, to jest właśnie umowa międzynarodowa, o której już mówiłam. Konrad Adenauer, Dawid Ben Gurion, mocą którego Żydzi od Niemiec otrzymali reparację, odszkodowania, świadczenia, za dość uczynienie z dużą górką. Za wszystko? Za wszystko, a żydowski nadzorca Ilan Kar, przysłany nam przez Departament Stanu, potwierdził, że Polacy byli ofiarą. To czego jeszcze chcą? O odbudowie Warszawy już Państwu mówiłam i o tym, jak sobie właśnie żydowski uczestnik zdecydował, żeby wyburzyć stare, zabytkowe, secesyjne kwartały, bo im to nie pasowało do socrealizmu. Przyjechał na czołgu ruskim, tak? Z czerwoną gwiazdą. Proszę Państwa, kolejna trzecia cezura to zatrzymanie przez świętej pamięci Lecha. Aha, właśnie. I ten, Dawid, ten układ Konrad Adenauer, Dawid Ben Gurion bardzo ważne, to mi uciekło, przepraszam bardzo zapoczątkował narrację o rzekomych nazistach jako sprawcach zbrodni popełnionych w czasie II wojny światowej, żeby wiedzieć, umiejscowić sobie skąd to się wzięło. I po trzecie zatrzymanie przez świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego w 2011 roku ekshumacji w Wiedwabnem. Od czego rozpoczęło się grillowanie Polski w przestrzeni publicznej, jako co najmniej współsprawcy Holokaustu. Ja już mówiłam, że w kwietniu tego roku doświadczyliśmy zatrzymania również ekshumacji w Treblince. Przez pana Ziobrę, który jest prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości. Proszę państwa, to jest niedopuszczalne, żeby IPN miał kaganiec, po prostu nałożony, który po prostu podlegał. Obecnie służby, w świetle prawa jest tak, że tak jak w wojsku, IPN jest hierarchia, podporządkowanie służbowe i IPN podlega ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu. To jest teraz w jednej osobie. za PO było dwóch, teraz jest jeden. Ziobro znowu zrobił zmianę, no i zatrzymał ekshumację w Treblince tłumacząc tam się, że y, tam musi mieć zezwolenie y, służb sanitarnych, bo to już kwiecień, ale proszę państwa, y, naprawdę ja nie chcę w tej chwili mówić o szczegółach, tu może będą jacyś lepsi ode mnie specjaliści, to chodziło o kwestię administracyjną, mogła ta ekshumacja być dalej kontynuowana, a w Treblince dlaczego zatrzymał? Ano, bo to by znowu Żydom zburzyło narrację, że nie tylko sami Żydzi ginęli, bo również Polacy tam ginęli, tak? I to jest właśnie to. Proszę Państwa, tyle tytułem Powstania Warszawskiego, co chciałam podkreślić, żebyście Państwo zapamiętali i wynieśli. Bez Powstania Warszawskiego bylibyśmy kolejną republiką syryło się. I pytam, co byśmy dzisiaj mieli, w którym bylibyśmy miejscu, patrząc na Ukrainę, patrząc na Pribałtykę. Stalin po prostu taki bandzior, do niego tylko prawo pięści. On widząc ten potworny zryw, widząc, że ludzie, proszę Państwa, matki żegnały synów ze świadomością, że ich już więcej nie zobaczą. Ludzie decydowali się na to świadomie i również ci żołnierze, którzy pozostawali pod dowództwem Zygmunta Berlinga, to ta armia przecież już ludowa, ta czerwona, tak? no, która walczyła, ok, forsowała i z drugiej strony szła. Ludzie się tak rwali do walki, że przecież Wisłę sforsowali i przeszli do walczącej Warszawy i razem ramię w ramię z powstańcami, z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, z AK, po prostu Polacy walczyli za swój kraj, nie było między nimi podziałów. Stalin to widział i dostał jasny komunikat. Albo bracie, cofniesz się o dwa kroki, pomimo tego, że ci paralityk Roosevelt pozwolił, albo będziesz miał tu stale takie kotłowanie, to więc decyduj. I chciałabym to ująć jasno i po męsku, bo tak to właśnie należy czytać. I teraz, proszę Państwa, idę do dalszych faktów. Jak nam tutaj powstał obecny porządek świata, żeby przejść do żeby przejść do kontynuować właśnie na to. Chociaż nie, proszę Państwa, chciałam jeszcze jedną rzecz. Powiedziałam już Państwu, jak się wysypał John Bolton, gdzie się okazało, że z Rosjanami, Amerykanie z Rosjanami to są dwie siły i dwa mocarstwa, które dzielą się władzą nad światem. To odbywa się ponad naszymi głowami. My nie mamy nic do gadania, nie mamy żadnego wpływu. Co możemy zrobić? Możemy umiejętnie brać udział w tym tańcu, ale uciekać słoniowi spod nóg, żeby nas nie rozdeptał, bo jest takie afrykańskie przysłowie, że jak walczą ze sobą dwa słonie, jedynym przegranym jest trawa na sawannie. My jesteśmy w tej chwili w sytuacji tej trawy na sawannie. Chciałam jeszcze nawiązać do roszczeń żydowskich. Otóż w tym roku, już po wyborach do Parlamentu Europejskiego, pani ambasador Mosbacher, kolejny raz powtarzam, śledźcie państwo wystąpienia i oficjalne Twittery, Facebooki ambasad i urzędów amerykańskich. Publicznie oświadczyła, złożyła oświadczenie, że ustawa amerykańska Just nikomu nie jest na rękę. A dlaczego, proszę Państwa, nikomu nie jest na rękę, skoro jest taka sprawiedliwa, zgodna z prawdą historyczną? Haha, Żydzi Polacy i Amerykanie dobrze wiedzą, jaka jest prawda historyczna. Ilan Kar powiedział, że Polacy byli ofiarą, tak? Już to Państwu przytaczałam. Taka moralna, taka właściwa jest ta ustawa. To dlaczego jest wszystkim nie na rękę? I wszystkim, to znaczy, że twórcom tej ustawy również. A więc kongresmenom amerykańskim, a więc senatorom amerykańskim, panu prezydentowi Trumpowi jest nie na rękę. To dlaczego ją podpisał? I po co to teraz przyjedzie? Co nam będzie opowiadał we wrześniu, że jesteśmy bardzo dzielnym narodem, bo nienależnie 300 miliardów dolarów haraczu zapłacimy nie wiadomo za co? O, proszę Państwa, zobaczcie, jak, jak prosto można obalić po prostu tą obłudę i te y, absurdy. Mamy taki krótki też materiał, materiał, który no, stanowi pewną część właśnie tej propagandy żydowskiej, która ma godzić w polskie interesy. Ja poproszę realizatora, aby ten materiał dla Państwa wyświetlił i zaraz będę prosił potem panią o komentarz. Niech mamy jeszcze czasu. Muszcie nam dopełnić ten obraz. Czy posiadacie jakieś przedmioty z czasów zagłady? Opowiedzcie nam, zabierzemy je z powrotem do domu. Shem Olam. Łączymy zagładę z przyszłością. Mamy nadzieję, że wszystko jest w porządku z naszym programem, że nic nie przerwało. Pani Ewo, jak pani skomentuje właśnie ten program, w którym. No, właśnie, co się dzieje? No, właśnie, proszę państwa. Czy to trzeba dodatkowo jeszcze komentować? Ja już państwu mówiłam w poprzednich naszych spotkaniach, że. Żydowskie grupy przestępcze, przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa Holokaust zmieniają, zmieniają uzasadnienie, zmieniają podstawę prawną w zależności od wahań nastrojów społecznych. Obecnie uczepili się podstawy pod tytułem zwrot mienia znacjonalizowanego przez komunistów po II wojnie światowej w Polsce. Ale, proszę Państwa, nadreprezentację we władzach komunistycznych stanowili Żydzi i potwierdził to Szewach Weiss. Również raport CIA, CIA wyciekł na ten temat, że, że, że Żydzi stanowili nadreprezentację w strukturach komunistycznych. Również rabin żydowski, o którym Państwu wspominałam, nie pamiętam jego nazwiska, ale mam zgrane jego wywiad, potwierdził, że Żydzi kochali komunizm i za to Hitler ich tak nienawidził. Więc czego oni teraz od nas chcą, skoro sami w większości to robili? I skąd te 300 miliardów dolarów? Przecież to jest oczywiste. A po drugie, proszę Państwa. W wyniku zdrady Roosevelt'a i dogadania się ze Stalinem straciliśmy w 1945 roku dwie trzecie naszych najlepszych ziem, obecnie teren Ukrainy i Białorusi. Dlaczego ci tacy sprawiedliwi nasi sojusznicy, tacy wrażliwi na krzywdę, tacy praworządni. Dlaczego tylko Polskę chcą wyszlamować na 300 miliardów dolarów i zniszczyć nasz kraj? Dlaczego nawet nie pisną, że mają również płacić obecnie Ukraina i Białoruś, bo tam, proszę Państwa, znajdują się były polskie. Dwie trzecie, nam została jedna trzecia obecnie. A najwięcej majątków pożydowskich właśnie znajduje się na tych dwóch trzecich utraconego przez nas terytorium, na terytorium obecnej Ukrainy i Białorusi. Co pytam, czy dlatego nie ważą się demokratycznie, praworządnie, uczciwie i sprawiedliwie nawet pisnąć na ten temat, mając już uchwaloną ustawę JUST, że są dogadani z Putinem? To, co Bolton się wysypał, że wynoście się z naszej półkuli? Ja mam trochę pytanie teraz, panie Ewo, dotyczące innej sprawy, bo to jest wydarzenie z dnia wczorajszego. Kanadyjski goniec, prasa, którą prowadzą Polo na tamtejsza Polonia prowadzi, została pozwana przez Loże Bneibryt za antysemityzm. Jak to pani skomentuje? Jak się do tego pani ustosunkuje? No proszę Państwa, klasyka westernu, no po prostu jeżeli się, ja też jestem tuż przez różne organizacje żydowskie, m.in. Otwarta Rzeczpospolita, jakieś stowarzyszenie dla zwalczania antysemityzmu i ksenofobii, ja jestem również, proszę Państwa, przez nich w tej chwili skargę napisali do Okręgowej Izby Radców Prawnych, że ja jestem rzekomo kłamcą oświęcimskim, a ja tylko przytoczyłam świadectwa wiernie, dwóch świadków epoki tak więźniów obozów niemieckich obozów śmierci w tym jednego żyda i tego pana Michała Ścisłowskiego Polaka to przepraszam, ci ludzie też są kłamcami oświęcimskimi. Czy tylko ja jestem kłamcą oświęcimskim, bo powtórzyłam ich świadectwo, ich słowo? Przecież ten absurd paruje po prostu uszami. No. I to, co Państwu powiedziałam, do Polski jedynie nasi najlepsi towarzysze amerykańscy to z Żydami przychodzą po ogromne pieniądze, a nie ważą się tego rodzaju roszczeń wysuwać w stosunku do Ukrainy ani do Białorusi, gdzie pozostało najwięcej majątków pożydowskich z okresu II Rzeczpospolitej. Warto by to mieć na uwadze. Także ja powiem tak, nie przejmować się tym. Robić swoje to jest obliczone na zepsucie krwi i po prostu na zmarnowanie czasu, no bo trzeba na to odpowiedzieć formalnie. No i tyle. A gadać nie ma o czym de facto. Przejdźmy do książek, które ma pani przed sobą. Prosiłam, tak. um, aby coś więcej na ich temat powiedziała pani naszym widzom. Proszę państwa, pierwsza książka, której jeszcze nie czytałam, a którą dostałam dzisiaj do rąk w redakcji, za co bardzo dziękuję. Hugo Vast Złoto. Więc. Y jak sądzę do tej kamery. Do tej kamery. Tak. Druga książka, to jest proszę państwa ukraińska szachownica dwójki mm, autorów amerykańskich, Natalie Baldwin i Kermita Hirstonga. Ukraińska szachownica do kupienia na stronie Magna, Magna Polonia. Ta książka jest obowiązkowa do przeczytania, ale po uprzednim przeczytaniu McKindera, proszę państwa, bo to się wtedy ładnie zacznie nakładać. I tutaj, proszę, tak jak źródła żydowskie demaskują po prostu obłudę, no i no, nikczynność Żydów, którzy mordowali swoich współbraci, a dzisiaj przychodzą do Polski po odszkodowanie, nie wszyscy, ale ci, co robili, ci, którzy to robili, to tak, ci autorzy amerykańscy, proszę państwa, demaskują obłudę, nie piszą wprost. Może ja państwu przeczytam tylko po prostu krótkie streszczenie i recenzję, bo warto. Dogmat amerykańskiego prymatu i jego geostrategiczne imperatywy zawarte w słynnej Wielkiej szachownicy Zbigniewa Brzezińskiego, już tu wspomnianego, od dawna stanowią kanon opera operacyjny dla Departamentu Stanu, jastrzębi neokonserwatystów i wielu amerykańskich polityków. Można powiedzieć, że od upadku Związku Radzieckiego realizacja wielkiej strategii Brzezińskiego posuwała się w gorączkowym wręcz tempie, pożerając były radzieckie satelity, a następnie przekształcając je w przyszłe bazy NATO. Ostatecznym celem tych posunięć było zneutralizowanie rosyjskiej, ale także chińskiej niepodległości ekonomicznej i ekonomicznej żywotności. Zniwelowanie niepodległości i ekonomicznej żywotności. Amerykańscy naukowcy i badacze to państwu piszą. W ramach, tego dobro, w ramach NATO, w ramach, tego w ramach tego dobrodziejstwa, które nas tu teraz spotkało, tego sojuszu, tak? A tym samym pozbawienie tych krajów zdolności do sprawowania władzy w Eurazji. Tu dochodzimy do sedna. Ukraińska szachownica opowiada o historycznych i geostrategicznych posunięciach Zachodu, przedsięwziętych w celu przejęcia kontroli nad euroazjatyckim lądem. Autorzy poddają ostrej krytyce łamanie obietnic i traktatów. Geostrategiczne błędy. Oraz fundamentalizm wielkiej szachownicy, który katalizował ponowne pojawienie się Rosji jako globalnej potęgi, przyznają to, a nam tu wciskają, że Rosja jest słaba i się rozpada. I przeniósł geostrategiczny punkt ciężkości na wschód. Kreując klęskę tam, gdzie miał przynieść zwycięstwo. Ja tylko przypomnę, ja już o tym mówiłam, że Rosja wykolegowała w tej chwili towarzyszy amerykańskich, bo z Chinolami, którzy mają z Rosją sztamę, się podczepili. Już Arktyczny Szlak Północny działa. I przelot z Chin do Rotterdamu zajmuje 19 dni plus minus 5 dni. Po drugiej stronie Morzem Południowochińskim i Pacyfikiem, gdzie patroluje flota amerykańska i może blokować cieśninę sundajską i cieśninę malakka w ramach lewarowania, wynosi ten dystans 35 dni plus 5 dni. Więc Widzimy. Proszę Państwa, do Rady Arktyki Stany Zjednoczone również należą, mają Alaskę. Do Rady Arktyki należą oprócz Rosji i Stanów Zjednoczonych wszystkie kraje, również skandynawskie, na północnej półkuli, które mają terytoria północne lub do nich przyległe. A mimo to de facto gospodarzem morskiego szlaku arktycznego jest Rosja. I Rosja jako jedyna ma tam państwowe lodołamacze już to Państwu mówiłam, za niewielkie pieniądze można sobie wynająć i cały rok jest tam po prostu otwarty szlak. Jeszcze jako taką ciekawostkę historyczną, a propos tu opowiadania, że Rosja jest taka biedna, zacofana, proszę Państwa, pierwszy lodołomacz arktyczny, podkreślam nie pierwszy w ogóle, ale arktyczny, czyli na tamtym szlaku północnym, został wprowadzony przez flotę carską w 1925 roku. Takie techniczne zacofanie. A towarzysze amerykańscy, powtórzę raz jeszcze, kupują silniki do rakiet i challengerów od Rosjan. Proszę Państwa, a propos jeszcze wątku tutaj, że my, patrioci, Jesteśmy tutaj nazywani rusofobami, tak? ruskimi onucami, ruskimi agentami. To jest po prostu obrzydliwe i nie chciałabym już na to tracić czasu antenowego, więc proszę pozwolić, że załatwię to dziś. Tym bardziej, że zdecydowałam się kandydować w wyborach do Senatu. No właśnie o to chciałem panią zapytać, żeby przedstawiła się jakoś pani, tutaj zarekomendowała, jeżeli ktoś jeszcze pani tak, nie no zna, bo tak. w tym momencie jest już ponad 2000 osób, więc myślę, że warto z tej możliwości skorzystać. Proszę państwa, jestem Polką. Z urodzenia, z poczucia w sercu, z myślenia jestem Polką i chcę przypomnieć, od kogo wyszły, wyszedł w ogóle pomysł deprecjonowania patriotów. Patriotów, jako właśnie faszystów, ksenofobów itd. Tak tak Otóż autorem tej znakomitej myśli był Józef Stalin. Przypominam, bardzo chętnie pałują nas tu faszystami obecnie nasi najlepsi towarzysze amerykańscy. pani Mosbacher, jak publicznie nazywała konfederację, jak nazywała publicznie, panie redaktorze, uczestników Marszu Nie to dla Roków? To jest bardzo dziwne zachowanie, ponieważ mieszała się w nasze wewnętrzne polskie rozgrywki tak. polityczne i próbowała przechylać ale na rzecz I, I naśladowała spaniwość. Stalina w nazywaniu patriotów polskich faszystami. A proszę państwa, czy wiecie o tym, że dzieci amerykańskie od czwartego roku życia wdrażane do, są do salutowania amerykańskiej fladze? Czyż jak oni wszyscy tak jak ich hymn, prawda? Tacy stoją, jeszcze sobie Bogiem y, gęby wycierają, robiąc to, co robią. No zupełnie tak samo jak nasza obecnie dobra zmiana, to mnie po prostu, proszę państwa, tak y, no bardzo y, osobiście rusza. Ruscy, jacy są, tacy są. Ale oni wszystko, co robią, robią z odkrytą twarzą i przynajmniej sobie gęby demokracją Bogiem to zwłaszcza Boga do tego nie mieszają, ani prawami człowieka, proszę Państwa, gęby sobie nie wycierają. No. I dlaczego Amerykanom wolno tam się dzieci chować świadomie? W szkole, w domu, w poszanowaniu do flagi, w przywiązaniu do. W ogóle w Stanach Zjednoczonych za zdradę stanu grozi kula w łeb za zdradę. Tak samo jak w Chinach. I nikt nie drze gęby o demokracji, ani nie o prawach człowieka. A nas, patriotów, którzy walczą o swój kraj, tu się nazywa faszystami. Józef Stein wpadł na ten pomysł jako pierwszy. Dlaczego? bo patriotów nie można, proszę Państwa, ani zastraszyć, ani przekupić. Więc są bardzo niebezpieczni dla tych, którzy budują demokrację no, w takim właśnie wykonaniu. A pytania do rusofobów, proszę Państwa, którymi zamknę dzisiejsze spotkanie, pozostawię je bez odpowiedzi, bo pytania nasuwają się same. Skoro my, patrioci, jesteśmy rzekomo ruskimi agentami, to proszę, mam proste pytania. To wobec tego, jeżeli ja jestem ruskim agentem, mi tu wcześniej zarzucano, tam niektórzy, to czyim agentem miałabym być, żeby Polska w ogóle coś z tego miała, jeśli nie ruskim? To jest pierwsze pytanie. Drugie, czy panowie George Soros i Jeffrey Sachs, autorzy planu Balcerowicza, którzy wyprowadzili z Polski miliardy, to są Rosjanie? Czy te pieniądze ukradzione z Polski w ramach planu Balcerowicza wyprowadzono do Rosji? Czym dla Polski poskutkował plan Balcerowicza, z czym zmagamy się do dziś? Co spowodował ten plan Balcerowicza? Bezrobocie, proszę Państwa, przypomnę. To było właśnie za Balcerowicza. Kto jest pomysłodawcą, inicjatorem prezentowania narodowców, patriotów jako faszystów, agentów, oszołomów? Już Państwu powiedziałam, Stalin. Czy to z winy Rosjan, proszę Państwa, pozbyliśmy się naszego przemysłu chemicznego, metalurgicznego, farmaceutycznego, włókienniczego, tekstylnego, obronnego. Które świetnie funkcjonowały w PRL-u, chociaż byliśmy za żelazną kurtyną i nie mieliśmy, nie mieliśmy wolności w eksporcie, tak? W ogóle nie było wolności obrotu gospodarczego. Dzisiaj praktycznie nie ma dużych polskich. Firm. Nie ma, nie ma. Już o tym też mówiliśmy przy okazji polskich stoczni. Czy to Rosjanie, proszę Państwa, wykupili za grosze polskie zakłady pracy po to, aby pozwalniać ludzi, zlikwidować ośrodki naukowo-badawcze. Powtórzę? Zlikwidować ośrodki naukowo-badawcze, to jest klucz, bo właśnie dzięki temu jesteśmy tanią montownią dla yy, zachodniej Europy i teraz także dla towarzyszy amerykańskich. A pozyskany sprzęt wywieźć za granicę albo zutylizować. Proszę Państwa, dlaczego, yy, dlaczego Amerykanie swoje dzieci i młodzież wychowują w duchu patriotyzmu, w poszanowaniu do flagi, w nacjonalizmie właśnie, a nam Polakom nie wolno, to ma być ta równość, demokracja, tak? No przecież to jest tak oczywiste. Ja, pytam, ja zadaję oczywiste pytanie. Dlaczego nas, Polaków, ludzi takich jak pan, jak ja, dlaczego pani Mosbacher pozwala sobie nazywać faszystami, rasistami, ksenofobami? Widzę publiczne wypowiedzi pani Mosbacher, ja to mam, proszę państwa, drukuję, to jeszcze państwu przywiozę, wrócimy do tego. I przypominam, co dziś już mówiłam, jak pani Mosbacher się wypowiedziała, że wspaniała ustawa just, taka praworządna, demokratyczna, sprawiedliwa. Moralna, no po prostu dobrze, że siedziałam jak to czytam. Moralna jest ta ustawa, nikomu nie jest na rękę, no pytam, dlaczego skoro jest taka moralna, kto tak ucieka od moralności? Znaczy... Nie, no. Ja bym poprosił jeszcze na koniec, aby powiedziała pani skąd pani kandyduje, jakie jest pani imię i nazwisko, bo niektórzy twierdzą, że w tytule jest błąd, a ja wiem, że pani ma na imię Żełska. Nie. nie, Proszę państwa, nie ma błędu w tytule. Ja nazywam się Ewa Żełska, tak jak jest w tytule. Jeszcze raz uprzejmie państwa odsyłam do strony kampania2019.pl. Bardzo proszę o pomoc w zbiórce podpisów poparcia. Bo no nie, może, nie możemy żyć dalej w takich absurdach, a jeżeli nie, nie, nie zmobilizujemy się oddolnie, nie zaczniemy działać, ja przypomnę, że w Anglii, w Wielkiej Brytanii, jak było głosowanie o Brexicie, to 75% ruszyło do urn, tak, żeby oddać głos. Nieważne czy na tak, czy na nie, ale mobilizacja społeczna to pokazuje. A u nas, proszę Państwa, jak było głosowanie jeszcze przez Komoruskiego ogłoszone odnośnie Jowów, to było 8%. No nie może tak być, bo wysyłamy i wtedy jawny sygnał do naszych wrogów. Róbcie, co chcecie, pozostajemy obojętni. Czyli co? Czyli zachowujemy się dokładnie odwrotnie, niż zachowali się powstańcy warszawscy. Ci to wysłali sygnał. I my, a my, nam, proszę Państwa, nikt nie każe dzisiaj iść na barykadę, tylko zebrać podpisy. Nawet tego nie możemy zrobić. No to czego chcemy? Proszę Państwa, jeszcze raz. Kampania 2019.pl ja nazywam się Ewa Żełuska, jestem prawnikiem z wykształcenia. Nie mogę już patrzeć na to wszystko, dlatego zdecydowałam się po prostu zacząć. Nigdy nie należałam do żadnej partii politycznej. Od grudnia ubiegłego roku należę do Ruchu Narodowego. Startuję z województwa zachodnio-pomorskiego na posła do Sejmu i zachęcam wszystkich Państwa z całej Polski do zbiórki podpisów i do odsyłania do centrali Ruchu Narodowego. Wszystko macie Państwo na stronie kampania2019.pl. Jest już z nami ponad 2,5 tysiąca ludzi, więc myślę, że program cieszy się dużą popularnością. Wiele słów uznania i wdzięczności dla Pani za to, co Pani mówi, za to, co Pani robi, również za Pani postawę. Mam nadzieję, że jak przeczyta Pani książkę Złoto, to doczekamy się jakiejś recenzji. Jak najbardziej. Jak do najbardziej. programu, aby porozmawiać o tej książce wówczas. Mi osobiście bardzo się spodobała. To jest książka też, którą media narodowe objęły swoim patronatem. patronatem. Ostatnie dwie minuty dla Pani, Pani Ewo i kończymy nasz program. Proszę Państwa, to jeszcze może Jakieś tu ciekawe pytanie znajdę. No, niech może osoby, które tu nazywały mnie ruskim agentem, niech teraz powiedzą, jakie mają wrażenia po zadaniu tych kilku oczywistych pytań. Niestety nie widzę takich to komentarzy. A no właśnie. Były, a no właśnie. Proszę państwa, czy to Rosjanie zabronili nam dofinansować nasze stocznie? Czy to Rosjanie gnają polskich żołnierzy do Iraku, Afganistanu, Syrii, a nawet obecnie Izraela? Czy to Rosjanie wykupili i przejęli polskie banki, proszę państwa? My mamy strukturę Burundi, My mamy strukturę Nigerii, państw afrykańskich, my nie mamy własnych finansów, nie mamy własnego handlu i nie mamy własnego przemysłu. Nasi najlepsi przyjaciele spod białej gwiazdy o to y, zadbali, tak? Sachs, przypomnę, Soros i Balcerowicz, ich wykonawca na miejscu. Proszę Państwa, kto dał na to wszystko zgodę? Jakiej narodowości byli ci ludzie? To odsyłam Państwa do jeszcze jednej znakomitej książki Krzysztof Bański, Ministerstwo Spraw Obcych. Y, jeszcze, 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 jeszcze. Właśnie. O tym już mówiłam. Proszę Państwa, czy to z Rosjanami dogadywał się generał Jaruzelski podczas jego pamiętnej wizyty w Nowym Jorku we wrześniu 1985 roku? Przypomnę. Wizytował wówczas Rockefellera, został zaproszony do jego siedziby w Nowym Jorku i rozmawiał z samym Rockefellerem. Następnie Jaruzelski został pierwszym stałowym prezydentem III RP w latach 1989-1990. A co do deklaracji terezińskiej, którą smagają nas nasi najlepsi demokratyczni praworządni, przyjaciele, to będę, co ciągle to będę podkreślać, w końcu prawnikiem też jestem, spod białej gwiazdy. Proszę Państwa, deklaracja terezińska nie jest aktem prawnym, nie jest aktem normatywnym, nie wiąże prawnie. Zgodnie z nazwą to jest tylko deklaracja, ona nie ma znaczenia prawnego. A z ramienia Polski podpisał ją, jeżeli podpisał, bo tego nie wiemy ja na pewno. Że nie, właśnie. No właśnie, no nie ma tej pewności. Podpisał ją kto? Świętej już pamięci Bartoszewski, który wówczas był senatorem, a więc nie miał nic do podpisywania za Polskę, bo to mogą robić tylko władze wykonawcze zgodnie z konstytucją, proszę państwa. Proszę również y, o tym y, Uprzejmie pamiętać. Natomiast wspaniałe Stany Zjednoczone, nasz sojusznik. Proszę, jak zdradzili Kurdów. Jeszcze lepiej niż nas w 1945 roku. No, jeszcze... ale ostatnio pan prezydent Trump powiedział przecież, że bardzo lubi Polskich Polaków, bo pokryją w całości koszty pobytu Panie Michale, w Polsce. Panie redaktorze, kto y, słucha pana Trumpa i, i innych panów no, i im wie, że ten sam sobie szkodzi? Patrzmy na fakty. <grym> fakty są takie, że podpisał tą ustawę i zobaczymy, co nam powie we wrześniu, tak? I zobaczymy, co nam powie we wrześniu. Proszę państwa, co jeszcze bym tu chciała odnośnie, no właśnie, żeby już. O! Kto, proszę państwa, stale od zakończenia II wojny światowej bombarduje inne kraje, które również są członkami ONZ? Czy to jest Rosja? Nie, Stany Zjednoczone. A no właśnie, a no właśnie. Czy to Rosjanie wysuwają wobec nas jakiekolwiek roszczenia terytorialne i wysuwają wobec nas roszczenia majątkowe? Nasi sojusznicy przecież razem z tymi Żydami. Ale przypomnę, co to podkreśliłam, żebyście, żeby to państwu zapadło na Białoruś i na Ukrainę, na byłe tereny II Rzeczpospolitej, gdzie pozostało najwięcej prożydowskich majątków, nie ważą się, proszę państwa, nie ważą się pisnąć, dałby im Putin roszczenia i sprawiedliwość, to by im się babcia przyśniła. Taka Rosja jest słaba. Panie Ewo, przed programem ustaliliśmy, że również porozmawiamy o trwałości NATO, Tak, chyba już nie zdążymy. Przedłużmy jeszcze może ten Dobrze. program parę minut. Daję pani wolną rękę. Z przyjemnością, proszę państwa. Dziękuję. Aby i swobodnie skomentować ten Temat. Proszę Państwa, przypomnę słowa naszego niezrównanego wielkiego papieża Jana Pawła II, nim zacznę na to. Dla mnie osobiście jest to człowiek niezwykły i zawsze i no, po prostu niepokonany moralny autorytet. Ojciec Święty powiedział tak: Wolność jest tylko wówczas, gdy naród tworzy jedność, a lud w nim żyjący czuje się włodarzem, nie zaś niewolnikiem garstki. Proszę Państwa, przechodząc teraz do trwałości NATO. Z, zanim oddam Pani głos, prośba do Państwa. Jeżeli chcecie, aby Pani Ewa Żółska została z nami na kolejny na przykład kwadrans, to dajcie z siebie wszystko. Pomóżcie temu, aby ten program rozszedł się jak najszerzej, aby również inni mieli przyjemność posłuchać Pani Ewy. Dziękuję bardzo. Przechodzę do geopolityki. Proszę Państwa, nadmieniliśmy już dzisiaj pewne kwestie, takie na no, może mniej popularne, jeśli chodzi o powstanie warszawskie, o którym już bardzo dużo powiedziano, a jeżeli chodzi o konstrukt obecny świata, który już nam się rwie w naszych oczach, tak, to już ta jednobiegunowość się skończyła i trwałość NATO w związku z tym. Proszę Państwa, do I wojny światowej dominację nad światem dzierżyła Europa. I to nie cała, tylko Europa Zachodnia i to państwa kolonialne, takie jak Anglia, Niemcy, Francja, Hiszpania, Portugalia i Holandia. Od II wojny światowej USA i ZSRR. 1944 lipiec, proszę Państwa, to jest nowe urządzenie świata, które obecnie no, legło w gruzach, już, już się mocno próje. Słynne Bretton Woods, w którym no, gospodarzami było USA i Wielka Brytania, ZSRR jako obserwator. 1971 rok, to rok przed moim urodzeniem, zaczyna się jednobiegunowa dominacja USA, niekwestionowana. Aż do zakończenia zimnej wojny, datowanej upadkiem muru berlińskiego 10 listopad 1989, przypomnę. Obecna natomiast wojna handlowa USA-Chiny. Obserwujemy tu rozpad świata jednobiegunowego, a więc tej hegemonii USA, to, co się właśnie pan, pan Bolton wysypał do Rosjan, i wynoście się z naszej półkuli. Czyli już widzicie państwo, sami nie decydują o całym globie, muszą się liczyć z ruskimi, widać to najlepiej w Arktyce. Dalej, wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych, no rzeczywiście nie bywały od 1963 do 2015. W kolejności, proszę państwa, jeśli chodzi o przyrost gospodarczy, to w kolejności to jest bardzo ważne. Przytaczam dane oficjalne za Bankiem Światowym. To jest agenda, proszę państwa, ONZ-u, a więc masońsko-żydowska, amerykańska, żeby mi tu znowu agentury nie zarzucano jakiejkolwiek. To z tego źródła i proszę sobie pójść na oficjalne strony i tam popatrzeć. Największy przyrost, proszę państwa, PKB mają Chiny. Na drugim miejscu jest Rosja, a to niespodzianka. Na trzecim dopiero USA, i na czwartym Indie, które obecnie są języczkiem uwagi. Rosja już przestała być języczkiem uwagi. I teraz jeżeli chodzi, o, teraz jeżeli chodzi, proszę Państwa, o PKB, to określone jest ono wyłącznie przez dwa parametry i żadne inne. Poprzez pracę ludzką i poprzez napływ kapitału, obie te wartości posiadają i dysponują nimi i Chiny, i Rosja. Natomiast USA nie, proszę państwa, ponieważ oni dobrowolnie się tego wyrzekli, pozbawili na rzecz legitymizacji spekulacji bańki finansowej. I tak sobie doprowadzili do kryzysu w 2008 roku. To był bardzo specyficzny kryzys, to był tylko kryzys finansowy, proszę zwrócić uwagę, tak? Proszę państwa, strategiczne wolne przepływy są fundamentem globalizacji i wolne przepływy obejmują przepływy ludzi, pracy, kapitału, technologii i informacji. A w samej geopolityce chodzi o skomunikowanie jak najdogodniejsze świata dla potrzeb gospodarczych, nie dla potrzeb militarnych. Już nadmienialiśmy w poprzednich spotkaniach, że kwestie wojskowe są tutaj dalsze, drugorzędne, a nawet trzeciorzędne. Natomiast wstyd, bo wojsko, proszę państwa, dysponuje i tak najlepszą technologią, najlepszymi środkami i pójdzie i pod górę, i pod prąd, i po lodzie, i po śniegu, wszędzie, da sobie radę. Natomiast to chodzi o skomunikowanie świata dla potrzeb pokojowych, cywilnych, gospodarczych. Jeżeli chodzi o powstawanie napięć i walki o globalną, no o co chodzi w globalnej dominacji? O to, kto ten tort zagospodaruje, jeśli nie w całości, to w większości, kto będzie korzystać po prostu z dorobku pracy ludzkiej globalnie. W walce tej cywilnej, tak jaką widzimy obecnie między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, blokowane są strategiczne punkty komunikacyjne, czyli pływa pływają jednostki marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych po Morzu Południowochińskim, tam przy, przy Morzu Terytorialnym, no nie przekraczają, już by się nie ważyli. Chinole mają już trzy lotniskowce, nie mam w tej chwili technicznych parametrów, nie jestem wojskowym, ale już takie naprawdę budzące respekt, i budują dwa kolejne. A więc już nie zła flota samych lotniskowców chińskich, proszę Państwa. A więc blokowane są strategiczne punkty komunikacyjne takie jak cieśnina malakka na sundajska, zatoka perska, a w niej na pewno się Państwu obiło y, cieśnina Ormus, gdzie tam teraz dochodziło do ostrych przepychanek. Rozmawialiśmy ostatnio na ten temat z doktorem Wojciechem Szewko, odsyłam też Państwa do tego materiału, ale to później. Na tak jest, paniewa. tak jest. Pacyfik, no to Morze Południowo-Chińskie jest takim obszarem, y, proszę Państwa, ścierania się potęgi interesów. Te ścierania się napięć. W sytuacji napięć te punkty poprzez kontrolę przepływów stają się takim właśnie lewarem, narzędziem w walce o dominację. I zobaczcie Państwo, do niedawna marynarka Stanów Zjednoczonych niepodzielnie w ramach tego układu z Bretton Woods patrolowała praktycznie cały świat. Chinole jeszcze nie mieli swojej floty. Jeszcze tak nie wyrośli gospodarczo, Rosja też jeszcze wygrzebywała się z zapaści, więc oni kontrolowali wszystkie przepływy na świecie. Obecnie, niezależnie od tego, jak potoczą się losy nowego jedwabnego pasa i szlaku, a którego końcówka ma przypadać, przypominam, w Łodzi w Polsce, to już sobie Ruscy z Chinolami zrobili przejście morskim szlakiem arktycznym, o którym już mówiłam I, i nikim nie jest w tym w stanie przeszkodzić. Nikt nie wywiera na nich tu żadnych nacisków, a więc towarzysze amerykańscy już tu przyjęli do wiadomości to, bo co proszę Państwa, bo nie mają siły, żeby się przeciwstawić. Tak samo jak nie mają więcej żołnierzy, żeby dosłać do Polski, a na marginesie te tysiąc żołnierzy więcej, to dalej będzie tylko siła bojowa jednej brygady nie przekroczy, a więc i my jeszcze mamy za to dodatkowo płacić, tak? Ale tu znowu odbiegłam. A więc dalej, chodzi, proszę Państwa, w tej grze, która się toczy na naszych oczach, o kształtowanie wolumenu i kierunku przepływów o właśnie budowanie i pozyskiwanie środków transportu i, co najważniejsze, tworzenie własnej infrastruktury krajowej, wpiętej, skorelowanej z tą siecią globalną. Tego u nas niestety w ogóle nie ma. My jesteśmy odcięci. Geopolityka, proszę Państwa, to starsza siostra makroekonomii, ale to, tak naprawdę to geopolityka umożliwia de facto wkroczenie kapitału na dany teren i po prostu no, opanowanie gospodarcze. Panie Ewo, a jak odniesie się Pani do tej defilady, która miała miejsce wczoraj? Co takie defilady mogą zmienić? O której defiladzie mówimy? No one co chwila się odbywają, prawda, z wojskami amerykańskimi. A, proszę Państwa, odniosę się, odniosę się. Rok temu, tak czy półtora roku temu, ta właśnie brygada obecnie powiększona amerykańska wyszła do Polski, to było nagrywane, to transmitowała publiczna telewizja już zapisu i wiele z Państwa, każdy ma dzisiaj w swoim telefoniku yy, kamerę do nagrywania, czy ludzie mają też inne kamery, lepsze, gorsze, nagrywali, na co chcę zwrócić uwagę. Jak wojsko amerykańskie naszych sojuszników wchodziło do Polski, proszę Państwa, to jest bardzo ważne, więc proszę tu mnie jeszcze posłuchać do końca, to sprzęt, jaki tu wprowadzała ta ciężka brygada, był koloru piaskowego, pustynnego. Doskonale widocznego na naszych zielonych równinach nie tylko latem, ale również wystarczająco dobrze widoczny jest ten kolor pustynny w warunkach zimowych tutaj u nas. Również jeśli spadnie trochę śniegu. Y Pół roku temu w czerwcu obchodziliśmy hucznie dwudziestolecie NATO, dzielni amerykańscy chłopcy wyszli do ludu się bratali, tam grochówka wojskowa, defilady, jak pan redaktor powiedział. I co się okazało? Dalej ten sam pustynny kolor. Dzielni amerykańscy chłopcy nawet nie zaczęli tych Malowych pojazdów malować na właściwie nasz nizinny kolor, nasi obrońcy. To ja się pytam, to ja się pytam, z jakiego powodu te pojazdy utrzymywane są w kolorze pustynnym tak dobrze tu widocznym? Żeby ci źli Rosjanie lepiej widzieli do kogo strzelać? Czy żeby ci źli Rosjanie jednak wiedzieli, do kogo nie strzelać, proszę państwa? Zostawiam z tym pytaniem. Ja tego nie wiem. Wiem natomiast pani Ewo, że przy ONZ, skoro już rozmawiamy o instytucjach o charakterze takim paneuropejskim, działa wydawnictwo Lucifer Publishing Company, które później zostało przemianowane na Lucis. Trust, Lucifer. Lucis Trust. Ono Bardzo zostało za ładnie. założone przez okultystkę panią Ławacką, nie Bławacką, tylko Bajle jeśli się nie mylę. I ono działa do dzisiaj. Zostało oficjalnym organem ONZ-u. Nie wiem, czy pani słyszała o tej sprawie. Panie redaktorze, nie jedno takie, nie jedna taka organizacja działa na terenie Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy to jest prawdą, proszę państwa, ale no tam już w w poszczególnych domach, w których odbywały się różnego rodzaju praktyki satanistyczno-okultystyczne, to tam ponoć rzeczywiście już obecnie jest okultysta, znaczy egzorcysta potrzebny. Katolicki, bo przy żaden inny system rady nie da, bo dzieją się tam ponoć różne rzeczy. I to też tak wycieka bokiem, 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 bo ludzie kupują te domy po niskiej cenie, a potem się okazuje, że tam spać nie mogą, że im coś tam dziwnie na głowę w, w głowę się przemieszczają przedmioty. No takie rzeczy. No, no właśnie, tu jest no. zarzut, o którym, o którym wcześniej pani prosiła wręcz, żeby panią oskarżyć o bycie ruskim agentem. Więc jest, proszę bardzo, będzie premia od Putina. Pewnie dla pani. Szkoda, że nie. Szkoda, że to nieprawda. Szkoda, że to nieprawda. Jest już ponad 3000 osób razem z nami. Tutaj ogląda nas. W tym momencie jest 3030 i prawie 1000 łapek w górę. To jest tylko jedna trzecia. Lepiej jakby było więcej, ale. Nic to. Musicie się Państwo domyśleć sami, co mogłoby pomóc w sprawie. Zaraz po tym programie, który jeszcze przedłużymy o kilka minut, bo widzę, że Państwu bardzo dopisuję, dopisują nastroje i że program z Panią Ewą się niezwykle podoba, więc ten program jeszcze chwilę potrwa, a potem będę ja z kolegą Mateckim w takim pół, poważnym tonie, jak co jakiś czas zdarza nam się prowadzić taki program. Proszę też Państwa o wymyślenie na Nazwy dla tego programu będzie taka, jaką sobie wybierzecie, jeżeli chcecie, abyśmy się w takiej konwencji z panem redaktorem Mateckim. Spotykali. Panie Ewo, ostatnie dwa słowa i tym razem już kończymy. Tak, to ja cał proszę tym, Państwa cał szybko, poważnie. całkiem poważnie. To ja na szybko odczytam wstęp z ukraińskiej szachownicy. Nie jest długi, a będzie bardzo dobrą kropką nad i takim wprowadzeniem do właśnie geopolityki. Jeszcze przypomnę, że w poprzednim spotkaniu mówiłam Państwu o tym, jak zmieniła się amerykańska strategia, amerykańska doktryna wojskowa w październiku 1961 roku, kiedy ruscy odpalili eksperymentalnie na Nowej Ziemi bombę termojądrową autorstwa. Profesora Andrija Sacharowa, i był to największy wybuch termojądrowy, jaki do tej pory po prostu doświadczyła ludzkość. Otóż, proszę Państwa, wstęp do ukraińskiej szachownicy. Poza, piszą to Amerykanie, tak? Piszą to Amerykanie, przypominam. Tak jak Żydzi piszą właśnie w, w, w pamiętnikach Czerniakowa, między innymi. To Amerykanie tu o sobie piszą. Także już mi tu agentury nikt nie zarzuci, choćby chciał. Po zakończeniu zimnej wojny Rosjanie w swojej postawie i nastawieniu względem Amerykanów okazywali wiele dobrej woli. Amerykanie to piszą. Uwielbiali amerykańską muzykę oraz amerykańskie filmy i żywili nadzieją, że na równych i sprawiedliwych warunkach zostaną przyjęci do wspólnoty zachodniego świata. Była to doskonała okazja, aby dzięki temu znacząco zintensyfikować i poszerzyć międzynarodową współpracę. 9 lutego 1990 roku James Baker, sekretarz stanu w administracji prezydenta George'a Busha, zawarł dżentelmeńską umowę z Michaiłem Gorbaczowem. Uzgodnił, że w zamian za zgodę na członkostwo Zjednoczonych Niemiec w NATO, sojusz nie będzie już dalej rozszerzany na wschód. W ten sposób stworzono podstawy ogólnoświatowej współpracy, a także zręby realpolitik, mające stanowić kanon geostrategicznych i geopolitycznych relacji, Wielu oczekiwało, że owocem takich stosunków będzie tzw. pokojowa dywidenda, czyli konkretne korzyści wynikające z ograniczenia wyścigu zbrojeń. Niestety szansę tę zmarnowano, głównie za sprawą triumfalistycznej postawy amerykańskiej klasy politycznej oraz jej dążenia do zachowania dotychczasowej potęgi i bogactwa, których źródłem był dotychczasowy stan rzeczy, oparty na całkowicie przeciwnych przesłankach i założeniach politycznych. Dlatego po kilku zaledwie latach od chwili złożenia przez Bejkera wspomnianej obietnicy Gorbaczowowi rozpoczął się marsz na wschód i przełączenie byłych państw satelickich ZSRR do NATO. 17 września 1997 roku ukazała się książka Zbigniewa Brzezińskiego zatytułowana The Grand Cheeseboard, czyli Wielka Szachownica. Autor stwierdza w niej jednoznacznie. Że najważniejsze zadanie polega na tym, aby w Europie i Azji nie pojawił się żaden współzawodnik zdolny zdominować ten kontynent i rzucić wyzwanie Ameryce. Od chwili rozpadu Związku Radzieckiego strategia opisana w Wielkiej Szachownicy jest konsekwentnie wcielana w życie. Proszę Państwa, wrócę. Aby nie pojawił się żaden konkurent zdolny rzucić wyzwania Ameryce w Europie i w Azji. Dlaczego państwo już tutaj też zgłaszacie i mówicie, i pan Brown o tym mówił, pan Grzegorz Brown wielu innych publicystów przede mną. No ja publicysta amator, że polskie, że żydowskie, izraelskie służby otwarcie już działają w Polsce i między innymi obstawiają lotnisko. Ja tu byłam tak sztorcowana za to, że polecałam państwu do czytania książkę pana Wrońskiego. Proszę państwa, my nie mamy służb. Muszę tu gwoli z uczciwości powiedzieć jedno słowo na korzyść towarzyszy amerykańskich, choćby oni chcieli nawet z nami gadać, to z kim mają gadać, jak nie ma służb? No to się Żydami posiłkują. A my mamy do wyboru, proszę Państwa, jaką sytuację obecnie? Mamy albo starych aparatczyków, jeszcze takich starych komuchów w służbach, albo mamy takich ludzi jak pan Wroński, który mógłby szkolić nam na rybę, który naprawdę jest mądrym człowiekiem, no, albo mamy do wyboru szkolenia w departamencie stanu, tak jak Pani Żydło skorzystała, to nam potem opowiada, jak to Żydzi z Polakami budowali yy, po prostu wspólnie Polska. No to proszę Państwa, sami sobie odpowiedzcie na pytanie, jaki, jaki najlepszy jest to dla nas wybór. Nie mamy tu sytuacji komfortowej, ale coś trzeba zrobić. I właściwie tu postawiłabym kropkę. Pani Ewo, na koniec poproszę jeszcze powiedzieć o starcie, o swoim starcie w wyborach, ponieważ cały czas pojawiają się ludzie, którzy przyłączają się do oglądania naszego programu, już jest ponad trzy. 1100 osób. Więc proszę krótko przedstawić siebie, jaki okręg, które miejsce, jaka partia. Proszę, partia. proszę państwa, jakie miejsce to jeszcze nie wiem, to tam yy, szefostwo naszej partii zdecyduje. Okręg Zachodniopomorski, na pewno będę na liście. Nazywam się Ewa Żełuska. odnajdziecie mnie państwo na liście yy, bez problemu yy, i bardzo proszę wszystkich państwa o po prostu wejście na stronę kampania2019.pl. Kampania 2019.pl, tam jest wszystko opisane. Tam są formularze in blanco do zbierania podpisów poparcia. Na razie musimy, proszę Państwa, zebrać podpisy, bo jeżeli nie zbierzemy odpowiedniej liczby podpisów, to, to nie, nie ci będę. To z, nici, To, z, to, nie, ci to nie będę mogła wystartować ani ja, ani moi koledzy, którzy po prostu mamy Polskę w tak. sercu. Ja ze swojej strony życzę Pani tego, aby Pani polityka nie zmieniła bo niestety moje obserwacje pokazują, że dzieje się bardzo tak, źle z niektórymi tak, osobami, tak. które no niestety miałem za takie powiedziałbym niezłomne, twarde, a tu się okazuje, że nagle zaczynają gdzieś tam Oby zajmować nie, się państwa. coraz mniej jednoznaczne stanowisko. Proszę z tego miejsca Państwa nie tylko, aby pomóc przy zbiórce podpisów, ale również, aby pamiętać o Pani Ewie w modlitwie. Bo to z zwłaszcza. tego, co dowiedziałem się przed programem, Pani również chodzi na mszę świętą łacińską. Tak. Można tak. zareklamować mszę łacińską, proszę bardzo. Proszę Państwa, jest to ogromne przeżycie duchowe. Jest to to, co nie powinno nigdy zostać wycofane z liturgii, a zostało wycofane z liturgii. No cóż, ja, jako człowiek wierzący, katolik, ochrzczony. Proszę Państwa, ten kto wierzy, nigdy nie jest sam. A ta odrobina no, takiej większej powagi, no, nie mogę powiedzieć większej powagi, bo Bóg zawsze ma powagę niezależnie od tego, co my robimy, bo jest istotą nadrzędną i, i, i jest naszym stwórcą, ale no, jednak określona oprawa mszy, proszę Państwa, ma znaczenie. No, ma znaczenie. Tak? Także no, jest to bardzo pomocne w kształtowaniu swojej duchowości, w kształtowaniu swojej wiary bo w momencie, kiedy człowiek już zostaje czasami tak przygnieciony przez życie, o, proszę Państwa... No tam może się na pewno podnieść. Tam się może podnieść, a skoro już rozmawiamy o politykach i zmianie ich postawy, to nie byli ludzie autentycznie wierzący. To i kryminolodzy, i i, i i osoby, profesorowie na, zajmujący się zawodowo, moi koledzy prawnicy, moi poprzednicy, autorytety zajmujące się prawem karnym, m.in. pan profesor Brunon Howist, sława światowa. Takie mamy Polak, takie mamy umysły. Co powiedział proszę Państwa, że etyka i morale są najlepszym, najtańszym i najskuteczniejszym kształtowaniem państwa prawa? Trzeba wychowywać obywateli. Panie Ewo, musimy zakończyć nasz program, bo kolega już w przedbiegach czeka, abyśmy razem rozpoczęli drugą część jako tej rozmowy. Wszystkich Państwa zapraszam na następny program, który już rozpocznie się za 10 do 15 minut. Musicie nam dać Państwo chwilę na przygotowanie, chociażby takie powierzchnie do tej następnej rozmowy. Wszystkich Państwa proszę o udzielanie nam wsparcia finansowego, ponieważ mogą Państwo zobaczyć grafikę właśnie na Państwa monitorach, która przedstawia monetyzację, jak ona wygląda na dzień dzisiejszy, na obecną chwilę. Prawie wszystkie programy od góry do dołu mają wyłączoną monetyzację. Widać, że po prostu każdy program według Kryteriów YouTube'a nie nadaje się dla reklamodawców, więc praktycznie nie czerpiemy żadnych korzyści finansowych z prowadzenia naszej telewizji. W tym momencie wszystko zostało niejako zawieszone w próżni i wiele zależy od państwa. Dlatego jeszcze raz z tego miejsca bardzo, bardzo, bardzo Państwa proszę o ustawianie wpłat cyklicznych, chociażby 10-5 zł, jakiejkolwiek dowolnej kwoty raz na przykład na tydzień. Będzie to bardzo duża pomoc dla naszej. Telewizji. Proszę również o wchodzenie na stronę marszniepodległości.pl i tam w zakładce dla sponsorów dalej gadżety. Czekaj, czekają na Państwa właśnie takie cegiełki zarówno koszulki, książki, plakaty, inne przedmioty. Cały czas staramy się również wstawiać tam nowe, kolejne rzeczy. Być może będą też bluzy i koszulki z logiem Mediów Narodowych. Jeżeli Państwo takie chcecie, to zostawiajcie takie prośby w komentarzach pod tym materiałem. Zobaczymy, jak duże zainteresowanie będzie, a my dla Państwa przygotujemy jakieś ładne... E cegiełki właśnie takie z koszulkami czy z bluzami i z logiem mediów narodowych. Ja szczególnie polecam książkę Złoto, którą dzisiaj pani Ewa dostała od nas w prezencie. Jeszcze raz można ją pokazać do kamery. Książka Złoto, która jest objęta patronatem mediów narodowych, również mojego skromnego kanału Apologeticum TV. Doczekała się również recenzji prezesa e, Roberta Bonkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, profesora Jacka Bartyzela, Krzyśka Lecha-Łukszy, Krystiana Kretiuka, e, redaktora portalu Polonia Christiana, również rapera Stopy, który ma proces za... E, Rzekomy, domniemany antysemityzm, ponieważ pozwolił sobie w utworze skrytykować politykę wobec spraw e, takich jak na przykład jedwabne. E, na koniec. E bardzo Państwu dziękuję. Proszę o jeszcze raz zdopingowanie się, aby ten materiał rozszedł się jak najszerzej. Sami Państwo wiecie, jak to zrobić. Prosimy również o zostawianie w komentarzach informacji na temat tego, jak nazywać się ma program, który prowadzę w, czy współprowadzę razem z kolegą Mateckim. Taki pół żartem, pół serio. Więc jeżeli Państwo macie jakiś pomysł na nazwę, proszę bardzo współtwórzcie ten program z nami. Podobnie jak ten program będzie współtworzony już za chwilę, już za 10 minut. Kiedy to na Państwa pytania będziemy starali się odpowiadać na bieżąco, bez przygotowania, z tak powiedziałbym gorącym szybkim podejściem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dziękuję Państwu za obecność, za to, że oglądaliście Państwo program z panią Ewą Żołską. Zapraszam też do obejrzenia programów wcześniejszych, ponieważ pani Ewa gościła już u nas nie jeden raz, a następnym razem widzimy się znowu za dwa tygodnie. Tak sądzę. Bardzo tak. Pani dziękuję, dziękuję również Państwu. Jeszcze raz proszę o pomoc. Wszelaką pomoc na rzecz naszej telewizji. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego programu. Nie byłoby go jednak bez wsparcia widzów. Jeżeli zależy Państwu na niezależnym obiegu informacji w dobie cenzury. Proszę o wsparcie. Liczy się każda kwota na rzecz bieżących wydatków i dalszego rozwoju mediów narodowych. Tak jak marsz niepodległości, media narodowe współtworzymy wszyscy. Stałe zlecenie w Banku na rzecz mediów narodowych to krok do repolonizacji mediów.